Serdecznie witamy wszystkich hodowców po porannej mszy w kościele w Pyzówce. Kolegę Jana zobaczymy, tutaj widzimy z córką, którą trzyma na ręku. Kiedy już wieże, gołębie zostały wypuszczone, bo mamy godzinę 8 chyba z 20:30, tak? Tak, tak. A 8 i ten piękny, zobaczmy ten piękny wschód słońca tutaj w górach. No za chwilkę tam przyjdziemy, pokażemy te góry. Ale kolega Marek, przepraszam, koleżanka Violeta. Przyjechali razem, kibicować będziemy gołębie, czekamy, bo już gołębie zostały na wspólnym gołębniku tutaj na Giewoncie wypuszczone o godzinie 8:10, tak? 8:10, tak. Na Facebooku mamy już film nawet zamieszczony. Tak, na żywo, także można sobie oglądać. No przepraszamy, że kolega niestety murzyńskie wersje filmów ma, to znaczy w pionie, to znaczy nie wie, że telewizory są ustawione w poziomie, ale no, tak się... Nie, ja nagrywałem. No to właśnie chciałem powiedzieć, że tacy się pracownicy trafiają, no niestety... Nie, w porządku są, to żartuję, przecież, nie powiem. Krótko mówiąc, jesteśmy tutaj w Pyzówce i będziemy dzisiaj na finale tutaj wspólnego gołębnika Giewont, któremu towarzyszymy od wielu lat. I właśnie ja nam teraz opowiem właśnie, bo bardzo rzadko my go odwiedzaliśmy w tym sezonie, no niestety nikogo nie odwiedzaliśmy praktycznie, bo niestety jeździ się nie, tak nie chce do końca. Ale Jan nam opowie, ile gołębi poszło ten finał i jak tu się odbywała ta wcześniejsza rywalizacja. Proszę bardzo. No witam wszystkich kolegów. Na gołębnik przyjęliśmy 620 albo 630, już dokładnie nie pamiętam, gołąbków. Rywalizacja, szło nam to bardzo fajnie od początku, mieliśmy na lotach tam kilka sztuk strat, no jeden lot trzeci trafił się taki naprawdę ciężki, gołąbeczki po prostu poszły w innym kierunku, ciężko było, część gołębi naprawdę długo walczyła, dotarły tu do nas. No i mamy taki efekt, że około 40% poszło na finał, myślę, że to... W miarę jestem zadowolony, chociaż nie do końca, ale myślę, że dzisiaj po prostu będą mieć naprawdę fajny lot, myślę, będzie, bo wiatr mają w dziób, też oddziały puszczą, także te gołębie naprawdę będą, podejrzewam, będą rozproszone. Jest bardzo ciężko. Właśnie, tam było ile kabin stało? Tam było 10 kabin. To było, a gdzie to było jeszcze, powiedzmy? W miejscowości Świebodzi. No, tam pod Chrystusem, pod tak. postacią Chrystusa. Tam kolega Grzegorz Nowicki, którego pozdrawiam, tam blisko mieszka, Przemek Jędrzejczak, tak samo. To. Myślę, że no tak jak mówię, no, będą gołąbki na pewno dzisiaj walczyć ostro. No i o to chyba chodzi, żeby po prostu... Każdy zapracował na siebie, na swój wynik. Myślę, że tak będzie, no zobaczymy. No. Wiadomo, że każdy organizator życzy sobie i wszystkim, żeby jak najwięcej tych gołąbków dotarło do domu. No ale z drugiej strony każdy też chce, żeby te gołąbki przychodziły pojedynczo. Tak mówię, jedno z drugim się kurczy. Nam no. chodzi też o taką troszeczkę selekcję właśnie. Tak, też, to no. też żeby no, pokazać oczywiście. Też, żeby im dalszy lot, tym właśnie te gołębie bardziej takie mocniejsze, wytrwalsze. Tak, te, które, i uparte. No, znaczy, może powiedzieć lepsza, to może być różnie, bo to, aczkolwiek to są gołębie młode, to są gołębie, które no, ja myślę, w pierwszym roku się mogą nie sprawdzić, ale jakbyśmy gdzieś mieli gołębi, które byśmy mieli dwa, są gołębie, lata, naprawdę są, widać po tych gołąbkach, że są uparte, bo niektóre, jak tak mówię, na trzecim locie wtedy zabłądziły, to wracały po tygodniu, po dwóch praktycznie teraz, no dochodziły cały czas, jakieś tam jeden, dwie sztuki praktycznie codziennie. Także widać, że te gołębie mają charakter, potrafią, wolę walki mają, potrafią po prostu wrócić do domu. No, mnie to bardzo cieszy, bo ja osobiście bardzo się cieszę, jak gołąbek po czasem 10 dniach czy coś, on powrócił tu do mnie. No, dla mnie to jest wielka radość. No i zobaczmy, ale tak mówię, dzisiaj... Tutaj my będziemy obserwować u Jasia na żywo, że tak powiem, z kamerą, ale też tak. mamy jeszcze lot u kolegi Sebastiana Stolińskiego, tutaj był 2-3 lata temu z nami. Tak, on tak, ma tak. też finał u siebie tam w Czersku, znaczy u siebie, to tam gdzie ja mieszkam blisko. Będziemy też obserwować go i ja jeszcze też zachęcam wszystkich do oglądania, bo mamy też z kolegą Maćkiem Wudzikiem w Kosakowie i to właśnie chcemy pokazać też możliwości techniczne, że będąc tutaj, będziemy cały czas obserwować na żywo. No dzisiaj będzie... Jak te loty... Ale powiedzmy tutaj, na żywo będziemy obserwować, też będziemy tutaj, że tak powiem, korzystać z konsumpcji, tutaj jest zorganizowana, ale pokażmy. Domek, który tutaj Jasiu ma, choć przejdziemy tam teraz. Tutaj nam Ania nam tutaj goni bagietkę i Tosię, tak? Ale pokażmy, zobaczmy, bo tu się troszeczkę zmieniło, bo ostatnio tutaj mieliśmy tam taki baraczek, gdzie tutaj stały. O, baranki. Baranki są w innej postaci, tak powiedzmy. Tak. Ale zobaczmy, mamy przygotowany namiot. Tu Jasiu ładnie wykosił. No i zobaczmy, bo to warto też przypomnieć, żeby każdego z tych osób, które nam pomagały tutaj, żeby te wspierają. No właśnie, zobaczmy, są pięknie zrobione już tutaj banery. Belgika de Wert, Pawła Sławka, który jest generalnym przedstawicielem w Polsce. Henka de Werta też bardzo pozdrawiamy. Tak. Jest firma Columbex, tutaj pozdrawiamy Ryśka.
Ryśka, bo to Jurek już, że tak powiem, wszystko na scenę wcedował, także pozdrawiamy Ryśka, który nam tutaj też na naszym kiermaszu, który mieliśmy w kwietniu zorganizowany, nam opowiadał o tych produktach. Pawła Murowce, znowu Belgica Devert sklep dla hodowców, Sebastiana Wardęgi, no. TJW Jakuba, znowu jak się nazywa, tak, gołębie odrzutowe. Wróćmy jeszcze do Sebastiana, bo właśnie on nam ufundował też paczki tutaj właśnie z prezentami na Lotwinowy. Jeszcze Sebastiana? Wardęgi. A Wardęgi, właśnie tak. Dla hodowców, tak. Tak, sklep dla hodowców. On nam tutaj ufundował. Jeszcze nawet powiem szczerze. Nie patrzyłeś coś w środku? Nie, bo nie doszły paczki, pewnie, ale na pewno wysłał, bo powiedział, nie. A są zaplombowane? Mówię, że jeszcze nie dotarły. A nie dotarły? Nie, także nie przeglądałem, ale na pewno jakoś to fajnie rozdamy, nie, pomyślimy. Bo, temu... bo jeszcze nawet my się nie zastanawiamy. Nie, Sebastian nas tu wspiera, także dziękujemy mu bardzo. I pozdrawiamy go, bo jest na wczasach w Bułgarii. Aha, może, nie, ta, już może wrócił. Nie, dzwonił wczoraj do mnie. Już wrócił. Może wrócił. Dobrze. A może ale w Bułgarii też. Trzeba jakoś go usprawiedliwić, krótko mówiąc. Ale popatrzmy, okay. Mamy tutaj firmę TJW FED, kolegę Jakuba, gołębie odrzutowe, dalej Puritan Polska, Krzyśka Pawelca, brata Artura, Świat Hodowcy, mamy tam Ropa B, to jest też od Pawła Sławka. No mamy naprawdę tutaj dużo różnych hodowców, popatrzę, kogo jeszcze wymieniłem, Lubisan firmę, kolegę tak, Piotra, no bo to są Podsypka i Paloma. Hodowcy, którzy nas wspierali tutaj przez pięć edycji, bo praktycznie dzisiaj będzie piąty finał tutaj na wspólnym gołębniku. Ja przede wszystkim chcę podziękować moim uczestnikom, że wierzyli we mnie przez 5 lat, mieliśmy zawsze pełną obsadę. No i zapraszamy na kolejne lata. Ja myślę, że... tak, zobaczmy, tutaj kolega Jan przygotował tutaj właśnie, zobaczmy, wygląda to inaczej. Tutaj pamiętam, za pierwszych edycji to były takie drewniane stoły, wkopane ten, ale już widzimy, zgniły. Teraz mamy namiocik ładny, płocik powstał. A gdzie mamy, gdzie będzie monitor? No gdzieś tutaj, Pod namiotem. Walkance, albo gdzieś, no to jak na kabel starczy, bo to jest kwestia tego kabla. Mamy kabel, tak. Także... Na pewno hodowcy będą po prostu widzieć na bieżąco, bezpośrednio to, co się dzieje w zegarze, także, bo po prostu na serwer są wysyłane z opóźnieniem, tam powiedzmy 30-40 sekund. To jest normalna rzecz. Tak, to oczywiście, ale tutaj właśnie będzie na bieżąco, także hodowcy będą widzieć to dosłownie w sekundzie, jak gąb siednie na antenę, jest po prostu rejestrowany. I jeszcze przypomnijmy, poszło na 260... 262 sztuki. Zostało jakieś? Nie ma nic. No, wszystko. Możemy przejść, 200, i czekamy. Jeszcze. Wypuszczone godzina 8.10, do pokonania 380... Nie, 435. 435 kilometrów, tak. Czyli dystans daleki. Zobaczmy te piękne góry, które nas otaczają. Tam lekka taka mgiełka jest, ale to będziemy sobie... Dzisiaj trafiliśmy na dobrą pogodę. Fajno. I myślę, że też... Poszczęściło się, bo dwa ostatnie finały robiliśmy w tygodniu, bo weekendy niestety były deszczowe. W tym roku myślę, że co do pogody się poszczęściła. Zobaczymy, jak teraz, gąbki, ale jak gąbki sobie poradzą. Mamy właśnie pierwszego z żoną. Kolegę Marka to przedstawimy. Tak, właśnie Marek, masz tu gołębie swoje? Nie mam gołębi. Ja nie jestem hodowcą. I zobaczmy, o takich nam właśnie i... To jest przyszłość sportu. Ale sympatyzujemy się. Nam o to chodzi, że właśnie nam takich jak tych ludzi potrzeba, bo nam naprawdę nie chodzi do końca o hodowców, bo przecież to są nasi rywale. Ale nam chodzi o to, żeby kto miał kibicować, pokazać na przykład żeby klęski, było komu pokazać. O, dokładnie. O to chodzi. I o to chodzi. I to jest to, czego nam brakuje tutaj w sporcie gołębiarskim, że musimy mieć kibiców ten sport jak najbardziej rozpropagować. Także jak w Belgii, tam są gazety codzienne, nawet na codzienne tygodniki poświęcone The Duif, sportowi gołębiarskiemu. I właśnie to chodzi, że my musimy takich kibiców jak tutaj kolega Marek. A kolega Marek skąd przyjechał? Z Wisły. Wisła to niedaleko. Niedaleko. Tam jest ale to Adam Małysz, tak? Adam Małysz. No, to tam protestanci, ty też jesteś protestant? Nie. Dobra, to tam żartuję oczywiście, nie, ale my sobie tutaj będziemy czekać ten gołem, bo widzimy jak wygląda. Jeszcze podejdziemy może Jan do gołębnika, pokażemy chodźmy, jak tam co, jak wygląda. Tu wchodzimy do gołębnika, mamy ten gołębnik teraz pusty. Chodź Marek, zobacz, jak ty jako nie hodowca, kibic tylko. Zobacz, jak to się odbyło. My tu kiedyś z Janem, przypomnę, nakręciliśmy film specjalnie tutaj u kolegi Jana na takim serwisie, co mam drugi, Nasze Sprawy 24 na YouTube. I mamy pokazane, jak wygląda sport gołębiarski niejako tak okiem laika. Jan opowiada dla takich amatorów właśnie, przepraszam, no. Powiem jak dla Marka, jak, na czym to polega. Ale widzimy tutaj. Ja jestem w szoku widząc to, co widzę. Tak? Tak. No bo hodowcy myślą sobie, że to jest takie, jak jadą gdzieś tam ogródki działkowe, ktoś tam wypuści gołąbki, to tam gdzieś tam siedzą w budce. A tutaj mamy profesjonalny gołębnik zrobiony. Tutaj pokażmy tutaj tak. Tak wygląda ten gołębnik. Czyściutko jest, nie ma żadnego gołębia. Karmy jeszcze na razie nie ma gołębika, a będzie za chwilę. Będzie, no dostaną. Karmy jakie firmy? Mrowcy używaliśmy dosyć dużo i tam
stajodwu granulaty. No i takie dodatki, ja praktycznie kupuję tam na przykład konopie, słonecznik, jakie rzeczy, sam sobie reguluję to. Nie chcę zarobić tam hodowcom, ale to... Nie, no też zarabiają, bo... Dobrze, rozumiem. Tutaj popatrzmy, takie dużo boksy. Właśnie no tak, dużo w tym roku od Arka Koniecznego zioła to wszystko i powiem szczerze, jestem bardzo zadowolony. Nie myślałem, że to ja tak działa. Ci zioła przywiozłem. Powiem szczerze, że nie wierzyłem w to, ale także, że polecam hodowcom, bo naprawdę fajnie działają te zioła. Przede wszystkim trzeba je stosować zapobiegawczo. Tak jak hodowcy robią kurację antybiotykiem czy coś. Nie, nie, bo to bardzo zioła, polecam to zioła. Tylko... Bo niektórzy hodowcy myślą, że jak gołąb jest chory czy coś, poda zioła i on nagle będzie zdrowy. Nie, to tutaj powiem, że nie będzie, to nie działa tak. To nie działa tak, ale jeżeli są zdrowe i żeby je utrzymać w tym zdrowiu, super sprawa, na drogi oddechowe, herbatki, wszystko fajnie, fajnie to działa. Nawet tak jak Arek mi sam powiedział, można sobie zaparzyć, samemu spróbować wypić te herbatki. Bo to z czym? Tak samo z czym? Same tak, no z wodą, no nie suche, nie, z wodą. Jak zwierzęta. Ale tutaj czekamy dzisiaj na przylot tych gołębi od ze wspólnego gołębnika, ale też mamy też, to będzie fajnie właśnie, bo rano jeszcze wasz oddział i też tam dać gołębi. Tak, oddziałowy mamy, no. No właśnie i powiedz, ile gołębi dać na oddziałowy? Ja na 3 drużyny lecę, także się zgubiłem w tym momencie, ale nie, no koło 100 sztuk trochę zostało w domu, bo tam nie wszystkie były powiedzmy w takiej formie jak powinny być, ja tam przyoszczędziłem ich, dzisiaj przyoszczędziłem, nie no zostały, można zobaczyć, trochę przyoszczędziłem, a no zobaczymy, no jeszcze loty mamy 2 w oddziale, dzisiaj to praktycznie jeszcze 3, bo dzisiaj jest Kalisz, jeszcze mamy... To jest ile dystans jaki u was? 280-290, prawie 300 km. Zostały o 7 rano. O 7. Także zobaczymy, jaka tu prędkość, wszystko, także to powiedzmy takim będzie troszkę sprawdzianem to, dla. Pierwsze emocje. Także tutaj będziemy też tutaj rejestrować właśnie oddziale. Przypomnijmy, bo kolega Jan lata w oddziale Raba Wyżna. Tak, 0236. I ja chciałem też podkreślić, że też będziesz oglądał swojego gołębia, bo w oddziale Kosakowo 0,59 z obrączką 0,236, przepraszam, jest gołąb, którego mamy tam u kolegi Maćka Wudzika, to my tam daliśmy dzisiaj wspólnie, bo tak mówię, to 46 gołębi i tam jest właśnie kolega Jana Buchęczaka gołąb o numerze chyba 32, 49 czy 39. 24 chyba. Taki, co ma 4 konkursy, to do tej pory zrobił wszystkie konkursy, jeden z liczby, bo tam jest bardzo wiele gołębi, co po 3 zrobiły. Ale ten i kolegi Arka Koniecznego właśnie są dwa gołębie, to miały pełne 4 konkursy. Super, i dzisiaj będziemy sobie oglądać. Ja mamy a tak jak mówię, nie? Bo jak byłeś u mnie, to były takie późniaczki, tak, takie biedaczki poszły tak. I radzi sobie. No, i to tak, były ostatnie gołębie, które tutaj przywiozłem. My jeszcze sobie pokazywaliśmy zresztą i te gołębie tam możemy sobie rodowody zobaczyć. Ten gołąb, który teraz ma te 4 konkursy, to jest po czym? On się wywodzi z jednej strony z góry. Nie, to samica. Jest samica, moja 300 taka bazowa, ja ją odłożyłem do rozpodu, bo po niej właśnie fajnie się sprawdzają. To jest po tym, co wygrał na WG, tak? Kiedyś? Nie. Też tam się z nich sprawdzały, dokładnie nie pamiętam, ale nie, z nich na WG tam jako mi tak nie wygrały, ale w oddziale super latają właśnie te gołąbki z tego, bo ja też właśnie, jak już jesteśmy przy tym temacie, to chcę powiedzieć, że jednak na wspólnych gołębnikach zupełnie inne gołębie się sprawdzają niż te w oddziałach, także to jest inna bajka. Dlatego właśnie sobie to będziemy obserwować. Ja mam taką możliwość właśnie, że ja tam już komputer odpaliłem i widzę, że mam łączność, bo tu u Jana to jest niestety powiedzmy, to jest internet. No troszeczkę jest jak jest, dlatego też nie mamy kamer na żywo ani nic, także. Nie ma szansy tutaj bardzo. A wracając jeszcze do tego gołąbka, to chciałem powiedzieć, że z drugiej strony jest to gołąbek, który zakupiłem od Marcina Pacho. I on się wywodzi z dwóch olimpijskich. Czekaj, właśnie chciałem powiedzieć, Marcin Pacho, pozdrawiam go tutaj też z południa Polski, kolega. Tak, tutaj. Olimpijskie gołębie miał. Tak, on miał srebrny medal na olimpiadzie i on to skrzyżował na samiczkę, która miała złoty medal w kategorii C, Jana Puto. No i ten gołąb, ojciec tego właśnie, co na Kosakowie leci, jest wnukiem, przepraszam, no ojciec jest wnukiem do tych dwóch olimpijczyków, czyli ten gołąb, który lata w Kosakowie, jest prawnukiem do właśnie do tych olimpijczyków. Także, a sobie mam nadzieję, także jak widzimy, nie tylko, że tak powiem, pochodzenie, ale i też są efekty. No, tak jak na internet nam pozwoli, to będziemy właśnie sobie ten przylot oglądać i komentować na bieżąco, bo właśnie o to chodzi, żebyśmy się w niedzielę, tak jak dzisiaj mamy na przykład spotkali, kolega już po kościele, mogli sobie spokojnie siąść przy szklance, przy kromce chleba i w tym momencie komentować, oglądać, co się dzieje nie tylko tutaj, gdzie jesteśmy na miejscu, ale też na innych gołębikach. I na razie to jest nasza pierwsza część lacji. Na razie dziękujemy i zachęcamy do oglądania kolejny. Do zobaczenia. Dobry lot.